Ministra edukacji Barbara Nowacka odwiedziła Leszno. W trakcie wizyty spotkała się z uczniami w auli drugiego liceum ogólnokształcącego. Spotkanie było okazją do zadawania pytań przedstawicielce rządu, która zapowiedziała zmiany w edukacji oraz egzaminach maturalnych. Te konsultacje trwały i trwają i będą przy dużej reformie robione również bardzo szeroko na poziomie nie tylko ministerialnym, ale i kuratoriów, delegatów. Ministra edukacji po objęciu urzędu odwiedza liczne placówki w Polsce, w trakcie których młodzież zwraca uwagę na problemy współczesnego systemu edukacji. Szkoła się zmienia. Szkoła się zmienia dlatego, że zmienia się świat wokół nas, zmieniają się wyzwania, zmieniają się problemy, pojawiają się nowe technologie, nowe wyzwania, nowe zagrożenia, nowe kryzysy i nowe możliwości. Cieszymy się, że pani ministra odwiedziła naszą szkołę. Jesteśmy z tego dumni. Myślę, że też dumni są z tego nasi uczniowie. No, w końcu nie co dzień zdarza się, że osoba, która piastuje tak wysokie stanowisko, jest naszym gościem. Bardzo nam z tego powodu miło. Podopieczni Kopernika poruszali kwestie matury międzynarodowej oraz wprowadzenie elementów psychologii do podstawy programowej. Podstawa programowa wejdzie od 1 września. Duża reforma w ministerstwie będzie opracowywana na 2026, a zmiany jakiekolwiek w egzaminie maturalnym dopiero w 2025 roku. Wizyta ministra edukacji narodowej Barbary Nowackiej w drugim liceum ogólnokształcącym w Lesznie była okazją do refleksji na temat przyszłości polskiej edukacji. Spotkanie to podkreślało znaczenie młodzieży w procesie nowych rozwiązań edukacyjnych.